Działalność strażaków ochotników jest nieoceniona, między innymi w zakresie budowania więzi międzyludzkich, kultywowania tradycji czy przekazywania najlepszych wartości. Dlatego władze samorządowe gminy Mstów starają się wspierać funkcjonujące tu jednostki, by misja bezinteresownego służenia człowiekowi była przekazywana nieustannie, z pokolenia na pokolenie. Do szeregu zadań mających na celu poprawę strażackiej infrastruktury dołączyła termomodernizacja remizy w Siedlcu. Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlcu jest bardzo ważną instytucją, jeżeli chodzi o miejscowość Siedlec. Remiza została oddana do użytku w roku 1998 i po 25 latach doczekała się gruntownej termomodernizacji, także wygląd zewnętrzny jest już zupełnie inny i mam nadzieję, że ta remiza będzie druhom strażakom służyć jak najdłużej. Nie jest wielką tajemnicą, że wyposażenie jednostek i stan infrastruktury, jaką dysponują, ma bezpośredni wpływ na zainteresowanie działalnością w ochotniczych strażach. Wygląda na to, że pod tym kątem ochotnicy z Siedlca mogą nie obawiać się przyszłości. Podczas zebrania sprawozdawczego, które odbyło się w zmodernizowanej remizie, przywitano nowych członków dorosłej jednostki, ale i młodszych kandydatów do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Każda jedna inwestycja w OSP to jest inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. To nie są wydane pieniądze bez sensu. Są to wydane pieniądze na bezpieczeństwo, które jest najważniejsze dla mieszkańców. I bardzo dziękuję, że mogliśmy wreszcie ten budynek przywrócić do użyteczności publicznej. Dzięki temu, że jest ocieplone, dzięki temu, że mamy fotowoltaikę, już mamy tutaj siedzibę i KGW, i spotykają się mieszkańcy. Modernizacja strażackiego budynku w Siedlcu to kolejna inwestycja związana z termomodernizacją strażnic OSP na terenie gminy Mstów. W ostatnich latach podobne prace zostały wykonane w remizach m.in. w Kucharach, Małusach Wielkich, Małusach Małych i Zawadzie. Dodatkowo w Jaskrowie powstał nowy budynek garażowy, a w Mstowie wybudowano zupełnie nową remizę.